Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem twórcą elitarnej grupy szkoleniowej i ukazało się dnia 24 października 2018 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu chorób i ułomności z kategoriami zdolności do służby w policji itd. itd. I najważniejszą rzeczą w tym rozporządzeniu według mnie, a przynajmniej po wstępnym przeczytaniu, jest sprawa tatuaży. I idę na stronę czwartą tegoż to dziennika ustaw i są tutaj objaśnienia do paragrafu trzeciego. No, zacznę po kolei od blizn, bo to być może też jest dla Ciebie ważne. Osoby, u których blizny powstały w wyniku samouszkodzenia, należy kierować dodatkowo na badanie psychiatryczne. W przypadku stwierdzenia odchylenia od stanu prawidłowego należy dokonać kwalifikacji według paragrafu stan psychiczny. Według tegoż też paragrafu należy kwalifikować blizny lub powikłania ze strony skóry i tkanki podskórnej po wykonaniu tatuażu lub jego usuwaniu. Czyli czasami usuwanie tatuażu może też być problemem, jeżeli ktoś to zrobi niefachowo. Natomiast tutaj jest takie kluczowe zdanie, aż mi się nie chce wierzyć, że policja poszła aż tak daleko. Tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenia. Czyli możesz się tatuować teoretycznie, gdzie chcesz, natomiast informacje o tatuażu kandydata do służby obejmującego lokalizację, umiejscowienie, wielkość, wygląd i treść tatuażu należy zamieścić w orzeczeniu. Tutaj jest taki punkt dotyczący blizny i dalej idziemy. Informacje o posiadaniu przez kandydata do służby tatuażu jako istotną przed badaniem psychiatrycznym podmiot kierujący umieszcza w skierowaniu do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Czyli czuję, że nastąpi coś takiego, że niby tatuaż nie jest traktowany jako samouszkodzenie, natomiast zajmą się tym tatuażem psychiatrzy, jeżeli, no nie wiem, jeżeli masz swastykę na czole, czy jakąś kropę złodziejską gdzieś tutaj, to przypuszczam, że mimo wszystko do służby Cię nie dopuszczą. Także owszem, nikt Ci nie powie, że tatuażu mieć nie możesz, ale znajdą Ci jakieś zaburzenia psychiatryczne, które Cię będą eliminowały ze służby. Także na tym kończę. Sprawa jest świeża, wideo kręcę 13 listopada. Jeżeli przechodziłeś jakąś komisję lekarską, miałeś tatuaż, napisz, jak oni do tego podchodzą, czy jest naprawdę taki high life, jakby się wydawało, i jakikolwiek tatuaż byś nie miał, to przechodzisz.